dobrze liczę, mija 5 miesięcy od czasu renowacji i nadania nowego wystroju aranżacji tej sali naszej Consolatus. Na początku rozbudziła ona emocje, dyskusje, często skrajne. W końcu przyjęliśmy ten fakt i taki stan rzeczy. Pogodziliśmy się z tym wystrojem, przyjmując jako już obowiązujący. Swoją wypowiedzią nie chcę rozdrapywać zabliźnionych ran, ale z jednym elementem występującym na tej sali nie mogę się zgodzić, zresztą nie zgadza się też wiele osób. Mam tu na myśli nasze godło państwowe, jakim jest orzeł biały. Mówili o tym radni na swoim czasie, bo był koloru złotego. Po tej interwencji jakiś domorosły, prawda, artysta, malarz przemalował na srebrny i nadal nie odpowiada warunkom, jakie stawia ustawa z dnia 31 stycznia 80 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie będę cytował, prawda, konkretnego zapisu artykułu drugiego, ale też odsyłam zainteresowanych i tych, którzy nie znają tej sprawy, do załącznika numer 1 tejże ustawy. O tej sprawie mówił również pan pułkownik Marek Kwiecień, znawca protokołu flagowego, heraldyki i weksykologii. Nie należało dopuścić do tego, żeby po prostu w ten sposób profanowano nasze godło państwowe. Każdy z nas czuje się patriotą, ale najczęściej to w słowach, a jak przyjdzie, prawda, jakieś czyny, to po prostu robi się pewne uchylenie. Panie Przewodniczący, zwracam się do Pana jako najwyższego rangą funkcyjnego Rady Miejskiej do osoby zaufania publicznego o doprowadzenie umieszczenia właściwego wizerunku orła białego na tej sali. Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie, pozwolę sobie na złożenie na Pańskie ręce właściwego orła białego, poprawionego złote ramki, także harmonizuje to również z herbem naszego miasta. I bardzo proszę, żeby Pan Przewodniczący doprowadził do zmiany, żeby już następna rada odbywała się pod tym orłem. Jak ci mało za telefon, to sobie ściągasz ze środków przez ten telefon. To nie ma nadzór, to jest, ty nie, słuchaj, on jest głupi i się, ty się nie trzyma. Ty jesteś mądrzejsza od mnie. Bo jakbyś poszła w lęcie, to nie by coś patrzył. Zapiekam, tak? Dziękuję bardzo.